Cieszę się bardzo, że mogę być dzisiaj między Wami, bo ja już się raz tu do Was wybierałem. Dojechałem tylko do Radomia, bo dalej jakoś nie dane nam było dojechać, bo żoną mieliśmy bardzo poważny wypadek. Po prostu czołowe zderzenie, zniszczenie samochodu, ale nam się nic nie stało. Wróciliśmy pociągiem do domu, samochód został tutaj na warsztacie. Karoserię trzeba było zmienić, a Bóg pozwolił, żebyśmy całość zdrowo, z lekkimi sieniakami tylko. Bo także jakoś nie było możliwe 2 lata temu być między Wami, ale widocznie tak miało być, bo tak wiele zdarzeń się zdarzyło w międzyczasie, że naprawdę cieszę się bardzo, że będę mógł się z Wami również podzielić. Ja chciałbym tylko jeden wiersz przeczytać do tych słów, co dzisiaj bracia mówili. Tak wiele było czytanych, ale ja tylko chciałbym przeczytać z 10 rozdziału Marka, 46 wiersz. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on, czyli Jezus, oraz jego uczniowie, mnóstwo ludów, syn Tymoteusza Bartomeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. I chciałbym Wam dzisiaj o takim ślepcu powiedzieć. Tak się złożyło, że ja pochodzę z rodziny wierzącej. Moi rodzice uwierzyli w latach 20. na wschodzie, na Kresach, na Ukrainie, w okolicach Równego. I cała rodzina moja wierząca była, można powiedzieć, bardzo szybko. Bracia, siostry przychodzili do Pana, ale był taki jeden, który nie chciał niczego zauważyć. Oni byli chrzczeni Duchem Świętym. Cuda się działy w ich życiu. Wszystko to się działo obok mnie, a ja nic, dosłownie nic. Lata leciały, życie leciało. Oni wzbogaceni, wspaniale życie prowadzili z Bogiem, a ja całkiem zeszłem na inne drogi. Zainteresował mnie bardzo świat. Zainteresowały mnie rzeczy, które się dzieją w świecie. Zainteresowała mnie polityka. Zainteresowały mnie, wydawałoby się, wielkie rzeczy, ale to nie było Boże. Ożeniłem się z żoną katoliczką, taką, jak to można powiedzieć, zatwardziałą katoliczką, która ślub musi być w kościele katolickim, inaczej ja cię nie biorę. Nie? A że mnie było wszystko jedno w tamtym czasie, nie? Ja mówię, no jak musi być, to niech będzie. Nie? No ale tak wyszło, że ksiądz mówi, dobrze, ale ty się musisz jeszcze ochrzcić, nie? A jak ja jestem w ogóle niewierzący? Jeżeli już bym się miał chrzcić, to na pewno nie u ciebie. Nie? On świadczy, jak ja się nie ochrzczę, to w takim razie ślubu nie będzie. A ja mówię, będzie ślub. I pojechałem do Wrocławia, bo ja wtedy w Legnicy mieszkałem, do arcybiskupa Kominka wtedy i mówię, że ja pochodzę z takiej rodziny, a chcę ślub wziąć w kościele katolickim. Chcesz? Tak, to jedź, jutro będzie wszystko załatwione. Przyjechałem do tego księdza, a ten ksiądz popatrzył na mnie i mówię, jak pan to zrobił? A ja mówię, nic, po prostu powiedziałem, że chcę ślub wziąć. I rzeczywiście braliśmy ślub w kościele katolickim i tu takie dziwne zdarzenie się zdarzyło. Mianowicie on wiedział, że ja jestem człowiekiem niewierzącym, a raczej pochodzę właśnie z rodziny zielonoświątkowej. W pewnym momencie, jak przyszło tam do pokropienia tego wszystkiego, przewinęli tą stułą, czy jak to się tam nazywa, w pewnym momencie on myśli, to jak go tam jakoś przestraszę, czy załatwię, nie? I bierze krucyfiks z takiego podstumentu i daje do całowania mojej żonie. Moja żona smok, nie? Daje dla mnie, a ja mówię, panie, zabierz pan to. I mówię to cicho, nie? Bo nie chciałem, żeby to głośno wyglądało, no co będę się zakompromitował, nie? Ale on myślał, że on jest stupetem. Myślę, że ja go przymuszę, niech on go to pocałuje. A ja mówię drugi raz, niech ksiądz to zabierze. To na siłę mnie, to ja go za rękę, za krucyfisk postawiłem i on jemu się głupio zrobiło. Dlaczego to mówię? Ja wam coś powiem. Bóg lubi takie rzeczy. Żeby człowiek się nie dał zniewolić pewnym sprawom. Bo życie moje dalej pobiegło. Mimo, że Bóg był obok mnie, Bóg towarzyszył mi, można powiedzieć, przez całe moje życie. Bóg słuchał modlitwy mojego ojca, mojej matki, którzy odeszli już, ale cały czas był obok mnie, bo ja to często odczuwałem.
Była taka sytuacja, że urodziła nam się córka i miała 3 lata. Kiedy stwierdziliśmy, lekarze konkretnie stwierdzili, że nasza córka jest chora na cukrzycę. 3-letnie dziecko, jest to strach, jest to przerażenie w domu. I wyobraźcie sobie, robimy jedne, drugie, piąte badania, cały czas cukier i cukier. Nie wiemy, co robić. To jednego lekarza zmieniamy, to drugiego, to taką przychodnię, to taką. Po prostu szukamy jeszcze ratunku, a może akurat się okaże, że się tam ktoś pomylił, nie? No ale jak już za piątym razem się nie pomylił, nie? No to no, jest cukier, prawda? Jest cukrzyca, jest przerażenie w domu, jest płacz, jest narzekanie, co się stało. I kiedyś tak wyszło, że córka poszła, zrobiła badania następne, żona z nią poszła, znaczy, i przychodzi wieczorem żona do domu, ja wracam późno i żona mówi, słuchaj, wiesz co, ale tak często twój ojciec mówił, że jest taki ktoś, kto jest w stanie to zmienić. Mówi, że jest taki lekarz, ojciec twój tak często mówił, że do niego przyjść, żeby on rzeczywiście to uczynił. A ja mówię, nie ma sprawy. Uklęknęliśmy się, zaczęliśmy się modlić. Pamiętam, jak gdzieś jeszcze się popłakałem, bo to przecież moja córka. I wiecie co? Na drugi dzień moja żona otrzymuje telefon. Mówi, proszę panią, proszę przyjść natychmiast z córką, bo coś niemożliwego się stało. Po prostu nie ma śladu cukru. Żona poleciała z córką, zrobili ponowne badanie, nie ma śladu cukru. Żona przylatuje do mnie, mówi, słuchaj, mówię, Bóg co tu czynił? Córka nasza nie ma cukru, jest zdrowa. Jest zdrowa do dzisiejszych lat. Ale to nie przeszkadzało dla mnie dalej w tym świecie być. Tak jak powiedziałem, zacząłem się interesować polityką. Dosyć szybko wstąpiłem do partii, mając, można powiedzieć, 19 lat. Zacząłem awansować społecznie, zacząłem się w tej drabince podnosić coraz wyżej, zacząłem poznawać mechanizmy manipulacji partii, nie tylko w partii, w jaki sposób się dobijać różnych rzeczy i stawałem się coraz w tych rzeczach lepszy. Doszło do sytuacji takiej, że w 80 roku wybrali mnie na sekretarza zarządu głównego w Warszawie, stąd z Legnicy przyjechałem do Warszawy. Było to, można powiedzieć, dosyć poważne stanowisko, tak poważne, że pozwoliło mnie to nawet od czasu do czasu wzywać na dywan ministra budownictwa. To możecie sobie wyobrazić, że to było poważne stanowisko. Ale przyszły stan wojenny. Moje, że tak powiem, ambicje, które wtedy były, raptownie to wszystko przesiadło i okazało się, że nie z tego, nie z owego, że ja jestem w opozycji. Jakoś tak wyszło, że zaczyna do mnie wezwaniać Wałęsa i tam inni ludzie. Zaczęli szukać ze mną kontaktu, bo się okazało, że ja tam wcześniej pewne rzeczy mówiłem. Całkiem przypadkowo to wydaje mi się, jakoś Bóg tylko kierował tym wszystkim. W pewnym momencie wyszło tak, że oni szukają we mnie sojusznika. A ja poprzednio byłem prorządowy bardzo. Byłem w związkach branżowych, jakby to można powiedzieć, jeżeli macie wyobraźnię i pamiętacie coś z tamtych lat. A oni byli z Solidarności. Wałęsa się dobiega po ileś tam telefonów, żebym ja się koniecznie z nim spotkał i rzeczywiście doszło do naszego spotkania w 83 roku w maju, na które to spotkanie między innymi przyszedł pan Mazowiecki, pan Gieremek i tam jeszcze paru dzisiejszych ministrów. I tak wyszło, że o godzinie 11 wieczorem był nalot Służby Bezpieczeństwa i wszystkich nas zabrali, zawieźli do więzienia na Rakowieckiej w Pałacu Mostowskich. No i tak, jak to się mówi, z wieloma ciekawymi ludźmi spędziłem kilka dni w celi. No, bo wypuścili nas, bo w zasadzie nie mieli o co nas się przyczepić, bo my poza tam parymi ciekawymi papierami nic więcej żeśmy nie zrobili. No ale tak się stało, że od tego dnia byłem w opozycji. Mało tego, Służba Bezpieczeństwa dała mi ochronę w postaci pułkownika nawet, który co tydzień, co dwa tygodnie prosił mnie na rozmowę, na dywan, nie? I kiedyś tak dzwoni do mnie, mówi, albo pan przyjdziesz, mówi, a jak nie, to stojkowych wyślę, nie? A ja mówię, wie pan co, ja bym się zwolił z panem nie spotykać, ale jak pan musi, to umówmy się raczej na neutralnym gruncie. I od tego dnia, co dwa tygodnie, żeśmy się na kawie spotykali. Ale to nie o to chodzi, kochani. Był taki czas, że człowiek szedł swoją drogą. Ale przyszedł taki dzień, kiedy znowu się rozpoczęły modlitwy,
rozpoczęły się modlitwy w zborze warszawskim, bo się zaczęli modlić, żeby Bóg dał im inżyniera budowlańca, bo zaczęli budować kościół. No a tak się złożyło, że ja jestem inżynierem budowlańcem. Jak się zaczęli modlić, to widocznie Bóg sobie również przypomniał o modlitwach moich rodziców, którzy już nie żyli. I pewnego pięknego wieczoru ja szedłem na jedno ze spotkań tych takich podziemnych, nie? I na pierwszym skrzyżowaniu od domu samochód nie przyjechał. Przyjechał, straciłem przytomność. Nie ma mnie. Żebra złamane, noga połamana, wstrząs mógł z głowa rozwalona. Że to było od mojego domu niecałe 100 metrów, to ktoś od razu poleciał, zawiadomił moją żonę, bo wyciągnie dowód. Żona przyleciała i w pewnym momencie ja zaczynam się orientować, że żyję, nie? I pierwszy moment taki, który w mojej świadomości powstał, to, że ja żyję. Że ja żyję. Wiedziałem, że się coś musiało stać, bo jak wszedłem na chodnik, dosłownie zrobiłem 3-4 kroki, po prostu jakiś szok, to było uderzenie. To było wieczorem, już ciemnawo. Nie wiedziałem, co to uderzyło mnie, czy to samochód, czy kto inny, coś. Po prostu coś się ze mną stało. Okazało się, że samochód. Że przyjechał mnie akurat pracownik Służby Bezpieczeństwa. I tak się złożyło, że jak ja odzyskałem przytomność, to pierwszą rzeczą, którą do mojej myśli przyszło, to to, że ja żyję. Że ja żyję. Że Boże, dziękuję Ci, że ja żyję. Wiecie, ja już w życiu miałem jeden wypadek, straciłem rękę, byłem porozrywany w kawałki, bo jako młody człowiek robiłem rakiety. Tak, 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 zdarza się. I wyobraźcie sobie, wtedy jak zdałem sobie sprawę, że żyję, to ja zrozumiałem jedną rzecz, że w moim życiu musi nastąpić zmiana. Właśnie, że to było dla mnie poważne ostrzeżenie. Wylądowałem w szpitalu i pierwszym pragnieniem, które moje było, to jak żona przyszła do mnie do szpitala, powiedziała mi, słuchaj, przynieś mi Pismo Święte, które dał mi ojciec. Przynieś mi, bo ja odczuwam wielką potrzebę czytania Słowa Bożego. Jako dziecko starałem się czytać. Tak jak wiecie, rosłem w tej atmosferze, w tym klimacie, ale to wszystko było poza mną. I teraz, jak otrzymałem Nowy Testament od ojca, który mi kiedyś ojciec dał, jak zacząłem czytać, coś dziwnego się stało. Wiecie, otworzyło się moje serce, otworzyły się moje oczy. Coś dziwnego nastąpiło. Ja zacząłem wszystko rozumieć. Ja zacząłem sobie wszystko przypominać, jak czytałem to, co przez te lata się działo wokół mnie. Ja zacząłem rozumieć te wszystkie cuda, te wszystkie wielkie rzeczy, które czynił Bóg często na moich oczach, a które ja nie dopuszczałem do swojego serca. Ja zrozumiałem, że oto jest dzień, że moje życie musi ulec zmianie. Że od dzisiejszego dnia ja już nie mogę tak żyć, jak żyłem. Że ja jak wyjdę ze szpitala, to pierwszą rzecz, gdzie pójdę, to pójdę do zboru i spytam się, kiedy jest chrzest. I tak zrobiłem. Jak wyszedłem po miesiącu ze szpitala, poleciałem od razu do zboru, pytam się, kiedy będzie to chrzest. Spotkałem już nieżyjącego Julka Koziurę. On mówi, za 3 miesiące. Ja mówię, to ja już od dzisiaj jestem to członkiem tego zboru. Ja będę chodził, bo ja muszę za 3 miesiące wziąć chrzest. I tak się stało. Tak się stało. Moja żona, która była wielką przeciwniczką. Uważała, że zielonoświątkowce to są w ogóle pomylenie. Jak zobaczyła, że ja zaczynam czytać Słowo Boże, Pismo Święte, to w pierwszej chwili była przerażona, ale później myślę, może rzeczywiście mu coś tam na głowę uderzyło, ale niech sobie czyta, co będę mu, jak ktoś mówi, przeszkadzać, kiedy on może rzeczywiście jest schowy. Ale ja czytając Słowo Boże znajdowałem piękne rzeczy, cudowne rzeczy, znajdowałem Bożą miłość. I tą miłością starałem się dzielić z moją żoną. I po mnie, jak ja wziąłem chrzest, po 6 miesiącach wzięła chrzest moja żona. Później moja córka, rok minął moja córka, która była daleko od Boga, ale Bóg był słowny swoim słowem, które dał. Jeżeli Ty przyjdziesz do mnie, jeżeli Ty mnie przyjmiesz, będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Tak Korneliuszowi obiecał i tak każdemu obiecuje z nas. Ale życie jest życiem, prawda? I można powiedzieć, no dobrze, a co się stało z tym wszystkim? Co się stało z tą wielką polityką? Z tymi wielkimi sprawami? Jak to może być, że tak człowiek może w pewnym momencie wyjść z tego? Nie. Bóg mi po prostu pokazał prawdziwy obraz tego wszystkiego. Pokazał mi obraz polityki. Pokazał mi obraz tych ludzi. Pokazał mi to wszystko, co się za tym kryje. Odwrócił to wszystko, można powiedzieć, do góry nogami i uzewnętrznił to wszystko.
dał mi zrozumieć tak wiele rzeczy. Ale coś dziwnego się stało. Wyobraźcie sobie, ja byłem pół roku po chrzcie. Kiedyś zwracają się do mnie, przychodzą ludzie i mówią: słuchaj, ty jesteś potrzebny, bo tam ma być wielka manifestacja, kilkadziesiąt tysięcy, może około 100 tysięcy ludzi będzie. Ty musisz przyjść tam do nas. Ja mówię: kochanie, ale ja już nie ten. Ja już nie pójdę. Ale słuchaj, no jesteś koniecznie potrzebny. Tam, wiesz, wszyscy będą i ty tam musisz być. Nie? I wiecie co, ja się zacząłem modlić. I pytam się: Boże, czy ja rzeczywiście tam mam pójść? No po co ja tam pójdę? Przecież te sprawy już są za mną. Po co ja tam mam pójść? Ale czuję wewnętrznie, mało tego, głos czuję, idź. Myślę, może to jakaś pomyłka, może nie. Ale wyraźnie widzę, idź. Myślę, po co to, po co, na co to wszystko? No ale jak mi każe iść, to ja idę. Przychodzę, widzę te tłumy, sobie stoję z boku, no i się zaczyna ten wiec, prawda? Ja jestem w trzecim szeregu, no bo tam całe to kierownictwo było, wszyscy szefowie, i naprzeciwko nas idzie olbrzymia telariera zomowców. Z prawej strony, z lewej strony, a ten tłum, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z nami na czele idzie naprzód. Ja idę, miałem stracha strasznego, ale widocznie coś Bóg chciało do mnie. Myślę, no jestem posłuszny, idę. Idziemy. Przeszliśmy tylko 30 metrów. Jak ZOMO uderzyło, tak te trzy rzędy, w których ja byłem, zostało, że tak bym, rozparcelowane. Konkretnie jak to wyglądało? Otoczyli nas szybko i pałkami dobili do ziemi moich kolegów. Wszystkich rozpłaszczyli, jak żabę, za nogi, za ręce, wynieśli do milicyjnych. A ja stoję. I nic się wokół mnie nie dzieje. Nikt mnie nie bije. Nikt mnie nie szarpie, ja po prostu stoję. Ten tłum został wyparty jakieś kilkadziesiąt metrów z tyłu za mną i zostałem sam na placu boju. I myślę, co ja teraz mam robić? Uciekać nie będę, no bo w lewo polecę, tam są zomowcy, w prawo polecę, też tam są, nie? To stanąłem akurat, bo to było koło kościoła kostki, stanąłem sobie koło płota i czekam, co z tego będzie. Podchodzi oficer tych zomowców: co pan tu robisz? Mówi: nie wiem, wie pan, zastanawiam się, w którą stronę pójść. Nie? A on mówi: jak to? Proszę iść. Tamtą stronę pokazuje, gdzie tam jego zomowcy. Ja mówię: pani, ja tam nie pójdę, bo tam pańscy ludzie są, oni mnie wleją. Nie? Mówi: proszę pana, pan żartuje. Ja panu mówię: proszę iść. Ja mówię: proszę pana, sam to ja nie pójdę. Stanął, zawołał dwóch i odprowadzili mnie za tą telarierę i puścili mnie. Tak pech chciał, że akurat telewizja robiła zdjęcia i o godzinie 8 wieczorem był już w Londynie, w Rzymie i w Paryżu, że ja jestem aresztowany. A ja byłem w tym czasie na działce z żoną. Ale wiecie, to jest śmieszne, ale chcę wam powiedzieć, Bóg mi pokazał jedno, co jest posłuszeństwo. Co to jest słuchać Boga, jak On gdzieś posyła. Jeżeli nawet do jaskini lwa nas wysyła, to my idźmy, bo On jest z nami. Włos z naszej głowy nie spadnie. Dał mi wtedy wyraźny przykład tego, co jest znaczy należeć do Niego. Co być w Jego ręce. Co to znaczy podlegać Jego prawom. Oni wszyscy mieli oczy zawiązane. Oni mnie nie widzieli wtedy, jak bili tych moich kolegów. Nikt mnie nie widział. Byłem sam, jeden stałem, wszystkich koło leli pałkami, a nikt mi palcem nie ruszył, bo Bóg im oczy zasłonił. Ja zrozumiałem, co to znaczy, jak jest się z Bogiem. Że On potrafi chronić z najgorszej presji. Gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, jak On jest z nami, to nic nam nie grozi. To nic nam nie grozi. I to jest wielka prawda. To jest wspaniała prawda. Chcę wam powiedzieć, wiele razy w życiu miałem sytuacje takie, że Bóg kazał iść i nie wiedziałem, po co szedłem. Dwa przykłady wam powiem. Takie. Jeden przykład. Dostaję zaproszenie od Wałęsy, by jechać do Gdańska w tym roku. Nie wiem po co. I modlę się, po co mam jechać do Gdańska. Tam był akurat zjazd tej Solidarności. Ale Bóg mówi: jedź. Jadę. Nie wiem po co jadę. A drugiego dnia tego zjazdu dostaję wewnętrzną potrzebę. Masz dzisiaj wracać do domu. I wracam do domu. Okazuje się, w tym wagonie czekała kobieta na Słowo Boże.
przez 4 godziny zwiastowała mi Słowo Boże, która przyjechała specjalnie z Niemiec po to, żeby posłuchać o Jezusie. I przed Warszawą mówi, ja chcę przyjąć Jezusa. Nie wiemy czasami, po co nas Bóg wysyła. Dostaje zaproszenie od ambasady kanadyjskiej na bankiet do Mariotu. Można powiedzieć, ja wierzący na bankiet do Mariotu, po co? Jeszcze mnie tam brakowało i też modlę się i myślę, o co tu chodzi wszystkim. I dzień przed pójściem dostaję informację, że to jest spotkanie z kosmonautą Irwinem, człowiekiem wierzącym. I wypełnia się sprawa, o którą ja modliłem się przez ponad rok czasu. Bo wiele razy próbowałem moim kolegom świadczyć o Bogu. Wiele razy podchodziłem i mówiłem, że jest żywy Jezus, jest prawdziwy Bóg. I się śmieli ze mnie. Nigdy nie chcieli mnie wysłuchać. Ale Bóg mojej modlitwy słuchał i sprowadził ich wszystkich na salę, ponad 300 ministrów, posłów, senatorów, marszałków. I Irwin im przez 2 godziny głosił o Jezusie. A oni musieli słuchać tam. Oni musieli słuchać o Jezusie, a on im zwiastował, że tylko jedyny ratunek i dla Polski, i dla nich każdego z nich jest to, że Jezus jest żywy, że jeżeli nie przyjmą Jezusa, zginą wszyscy. Wyobraźcie sobie sytuację, jaka się stała. Ja patrzałem po sali, przerażone te twarze. Wielu z nich patrzało na mnie, pytało się wzrokiem, o co tu chodzi, bo nie wiedzieli, że jest to samo, co ja im mówię. Byli przerażeni, ogłupiali byli wręcz. Zamilkli, jak on z modlitwą skończył. Cisza się zrobiła na sali. Ja wstałem, podszedłem do niego i poprosiłem tłumaczkę, żeby tłumaczyła. I mówię, drogi bracie, ty przyjechałeś zrobić to, co ja się o rok modliłem już. Ty przyjechałeś powiedzieć im to, co ja nie mogłem powiedzieć. A oni musieli to usłyszeć. Na swoje osądzenie wielu z nich. Bo oni nie chcą znać Boga. Bo oni mówią, że są wierzący. Oni noszą w klapach różne znaczki, ale nic wspólnego z Bogiem nie mają. Ja ci dziękuję w imieniu Jezusa. Dziękuję ci również w swoim imieniu, że ty zechciałeś przyjechać. Że tak wielką rzecz uczyniłeś dla tych ludzi. Bo niewielu z nich zrozumiało, co tam wszystkim chodziło. Ale Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Wysłuchał, że oni musieli posłuchać, bo mnie nie chcieli swojego kolegi słuchać. To słuchali tego, który z Księżyca przeleciał. Bóg z Księżyca sprowadził człowieka, aby im powiedział o Jezusie. Wspaniałe, piękne słowa. Cudowne świadectwo. Cudowne rzeczy mówił Irwin. Cudowne. Naprawdę, kochanie. Bóg jest żywym Bogiem, jest wspaniałym Bogiem, jest kochającym Bogiem. On jest wielkim Panem naszym. Jest to cudowne, jest to wspaniałe. Taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Pan. Żyłem z Bogiem, prosiłem Pana. Panie, ja Cię proszę, żebyś Ty mi napełnił swoją mocą, żebyś napełnił mnie swoim duchem. Panie, pokaż mi moją drogę, jaką ja mam iść do Ciebie. I wiele miesięcy się modliłem i nie mogłem zostać ochrzczony Duchem Świętym i czułem, że coś jest na mojej drodze, że coś jest przyczyna jakaś, że to rozdziela mnie jeszcze między moim Panem. I przyszedł jeden piątek w czasie modlitwy, kiedy Bóg mi zabrał rzecz, która tworzyła między nami barierę. Zabrał mi złość i nieprzyjaźń do człowieka. Do jednego człowieka, który mi zrobił wiele krzywdy. I dopiero wtedy, jak zrozumiałem, o co chodzi? Jak zacząłem prosić Go, oczyś mnie, uwolnij mnie od tego. Nie daj, żebym ja żył dalej w dalszym ciągu z nienawiścią w sercu. Zabierz mi to wszystko. On mi to zabrał. On mi to zabrał. I w przeciągu jednego miesiąca pojechałem do Ostronia na spotkanie. Przeżyłem wspaniałą rzecz. Wspaniałe napełnienie. Cudowną rzecz. Napełnienie. Także serce moje dosłownie do mnie należało w tym momencie. Coś wspaniałego. Coś silnego. Tak wspaniałego, że nie jestem w stanie po prostu to określić. Prosiłem Pana, Boże, Ty takie wielkie rzeczy czyniłeś dla ludzi. Ty dla wielu ludzi się ukazałeś. Tak wiele osób Cię widziało. Boże mój, ja jestem Twój, ja wiem, że jestem Twój, bo tak wiele już od Ciebie otrzymałem. Ja chcę Cię, Jezu, zobaczyć. Ja chcę Cię, Jezu, zobaczyć. Zacząłem się modlić. Jezu, ja chcę Cię zobaczyć. I w 1988 roku, jesienią, po jednej z modlitw, bo to nie były takie codzienne modlitwy, położyłem się i zapadłem się w natychmiastowy sen. I otwieram oczy duchowe i widzę, że jestem na autostradzie. Ruch samochodów, widzę niebo, które jest przede mną. Niebo granatowe, ciemne, w
prawie jak dzisiejsza noc. I słyszę trzask, trzask pękającego nieba. Niebo, które pęka od góry do dołu i słyszę, jak wielka brama niebios się otwiera. Słyszę ten chrzęst. Jasność, która jest tak wspaniała dla oczu, nie razi, jest tak miła, tak wspaniała. Ona potężniej jest coraz bliższa i ja widzę w środku, Jezus idzie do mnie. Jezus się zbliża, zbliża, coraz bliżej i stanął dosłownie ode mnie jakieś 3-4 kroki. I widzę wspaniałego Pana naszego, Jego twarz, Jego wygląd i coś dziwnego się zaczyna dziać. Coś dziwnego się ze mną dzieje. Wiecie, ja nigdy w życiu nie spodziewałem się, że coś takiego wspaniałego człowiek może przeżyć i poznać. Wiecie, ja odczułem w sposób fizyczny Jego miłość. Odczułem, jak On mnie kocha. Jak ja jestem Jemu drogi. Jaka jest wspaniała rzecz należeć do Niego. Chcę Wam powiedzieć, serce moje niewiele brakowało. Myślałem, że wyrwie się z mojej piersi, poleci do Niego. Myślałem, że pęknie. Coś dziwnego zaczęło się dziać we mnie. Poczułem radość, miłość. Wszystko, co jest najwspanialsze, najpiękniejsze, to wszystko Bóg mi dał odczuć. Tak w cudowny sposób. I odczułem jedną rzecz, którą nigdy nie potrafię zrozumieć. Dał mi odczuć, jak mój duch Jego kocha. Ja się nigdy nie spodziewałem, że mój duch tak kocha Jezusa. Było to coś cudownego, coś wspaniałego. Powstał we mnie wielki krzyk. Krzyk wspaniały, cudowny krzyk. Jezu. Jezu, to było wspaniałe, to było tak wielkie, tak potężne. I ta smutna twarz, bardzo smutna twarz, bardzo smutna twarz. Przez 2 tygodnie męczyła mnie ta twarz. Dlaczego ona jest tak bardzo smutna? Ale jednocześnie głos, głos, który nie był wypowiedziany przez usta, ale doleciał do mojego serca. Czy zastanę wiarę, gdy przyjdę? I zrozumiałem, że to chodzi o mnie, ale również chodzi i o ten świat. Czy Jezus zastanie wiarę, jak przyjdzie? Z czym On się spotka, jak przyjdzie na ten świat? Co zastanie? Popatrzcie się, co się wkoło dzieje. Zobaczcie, jak wielu wierzących jest daleko od Boga, a cóż dopiero mówić o świecie? Zobaczcie, jakie straszne rzeczy czekają nas. Jak wielu ludzi mówi, będzie pokój, a ja wam mówię, będą wielkie prześladowania. To już wszystko wisi. I to będzie. Że jeżeli poddani zostaniemy temu przepaleniu, jeżeli poddani zostaniemy tym prześladowaniom, ilu się na to stoi? Bracia i siostry, nie może być letnich. Nie może być tych, którzy tylko są niedzielnymi wierzącymi. Jeżeli nasza wiara nie będzie mocna, jeżeli nasza wiara nie będzie oparta na Jezusie, dlatego to są Jego słowa. Dlatego to jest Jego smutek. Dlatego jest to przerażenie w tych oczach. Czy On zastanie wiarę wśród nas, gdy przyjdzie? Zastanówmy się nad tym. Zastanówmy się każdym nad własnym życiem. Czy On zastanie wiarę w nas? Czy my wytrwamy w naszej drodze? Czy wytrwamy w tej pielgrzymce? To jest wielkie zadanie. Podjęliśmy decyzję, powiedzieliśmy tak, Jezus jest naszym Panem. Jest On naszym Panem, każdego z nas. Ale czy będzie naszym Panem u kresu naszych dni? Czy jeszcze wtedy będziemy mogli wołać, tak Jezus, Tobą umieramy? Czy też tak będzie? Chciałbym jeszcze 2 słowa dla młodzieży. Bóg mi dał poznać, co to jest świat. Obnażył ten świat przede mną i pokazał, co to jest. Jest dobrze, jak człowiek ma pragnienie wykształcenia, jak ktoś mówi, zostania nawet kimś, zdobywania wiedzy. Jest to bardzo dobry cel. Ale niech ten cel nigdy wam nie kojarzy się z zdobywaniem wielkich stanowisk. Bo czym są większe, tym są dalsze od Boga. Czym dalej będziecie kroczyć w kierunku sławy, czym dalej w kierunku jakiejś chwały ziemskiej, bycia kimś,
tym dalej będziecie od Boga. Nie ma nic wspólnego ten świat z naszym Panem. Nic wspólnego. On się modlił. Panie, zachowaj ich. Bo ja nie jestem z tego świata, jak i oni nie są z tego świata. Bo my nie jesteśmy z tego świata. My tu żyjemy wśród tych ludzi. My żyjemy w tym świecie, ale my do tego świata nie należymy. Mimo, że na co dzień się ocieramy o ten świat, o problemy tego świata. Ale naszym światem jest Królestwo. Pamiętajcie o tym. Uczcie się, zdobywajcie. Bo jest to dobre przed Bogiem. Poznacie wielkie tajemnice Boże przez naukę również. Ale nigdy nie zmierzajcie do celów cielesnych. Bo wasz duch zginie. Jezus. Droga. Ona zawsze jest najwspanialszą drogą. Do Jezusa z Jezusem. Przez Jezusa. Jezus jest drogą. On jest najwspanialszą drogą. I jedyną drogą. Nie ma innej lepszej drogi dla każdego z nas. Prawda. Nie znajdziecie innej prawdy niż w Jezusie. Wierzcie mi. Nie znajdziecie żadnej prawdy, bo jest tylko kłamstwo, obłuda, fałsz. Najwspanialsze usta, najmądrzejsze usta kłamią. Kłamią. I mimo, że często słyszymy i wydaje nam się, przecież to jest tak mądre. Wszystko mądre, ale jest to jedno wielkie kłamstwo. Kłamstwo do jedzenia ludzi. Jedyną prawdą jest Jezus Chrystus. Jezus jest życiem. Uwierzcie, tylko w Jezusie jest życie. Tylko w Nim jest ratunek. Tylko w Nim jest dla nas nadzieja. Dla dzieci Bożych jest to jedyny cel życia. Amen.